Szczęść Boże, Maria Kupczyk. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. W Polsce przybywać dziś będzie kanclerz Niemiec Angela Merkel. Spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim. Warszawa to kolejne miejsce wpisujące się w szereg jej pożegnalnych podróży. Angela Merkel na piątą kadencję kanclerza Niemiec kandydować nie będzie. Po 16 latach na tym stanowisku nastąpi zmiana. Dziś po raz ostatni jako kanclerz Federalnej Republiki Niemiec odwiedzi Polskę. Spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim. Spotkanie będzie okazją do podsumowania aktualnych kwestii dwustronnych. Rozmowy będą też dotyczyć bieżących kwestii europejskich, takie jak zapobieganie skutkom pandemii COVID-19 i ochrona zewnętrznych granic Unii Europejskiej. Czytamy w komunikacie. Szefowie rządów Polski i Niemiec poruszą także kwestie polityki klimatycznej Unii Europejskiej oraz zagadnień wschodnich. Tuż przed przylotem do Warszawy strona niemiecka zabiegała o spotkanie Angeli Merkel z prezydentem Andrzejem Dudą. Do rozmowy jednak nie dojdzie. Prezydent ma od lipca zaplanowany udział w obchodach rocznicy powstania Śląskiej Solidarności i będzie tego dnia w Katowicach. Poinformował szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch. To będzie wizyta kurtuazyjna, wskazuje politolog dr Leszek Pietrzak. Angela Merkel zapewne będzie chciała poprawić swój wizerunek, odchodząc z urzędu niemieckiego kanclerza. Dobrze wie, że jej wizerunek w Polsce nie jest najlepszy z racji zgody Niemiec na ukończenie gazociągu Nord Stream 2. Angela Merkel odwiedziła już kluczowe dla Berlina stolice. Była w Londynie, Waszyngtonie, Moskwie i Kijowie. W planach jest jeszcze Izrael i Paryż. Medycy nie odwołali dzisiejszego protestu i o godzinie 11 wyjdą na ulicę Warszawy. Domagają się spotkania z premierem. Medycy spotkali się wczoraj z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim. Rada lekarska oczekiwała obecności na spotkaniu premiera Mateusza Morawieckiego. Premier się nie zjawił. Pytany o temat protestów medyków powiedział, że minister zdrowia przekazał mu informacje o przebiegu spotkania. Pojawił się postulat, który oznacza konieczność zbudowania finansowania powyżej 100 miliardów złotych w służbie zdrowia. Otóż dzisiaj jest powyżej 100 miliardów, więc to jest tak, jakby było drugie tyle. I my dążymy do tego, szanowni państwo, ale w ciągu kilku lat, a nie w ciągu jednego czy dwóch lat. Po wypowiedziach premiera i ministra zdrowia medycy nie kryli oburzenia. Dziwili się z powodu sprowadzenia ich postulatów tylko do kwestii wynagrodzeń. Postulaty to cały plan ratowania służby zdrowia w Polsce, która jest na kolanach, mówią medycy. Mamy protesty przede wszystkim pracowników, którzy są zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych, a więc umów kontraktowych. W dużym stopniu te umowy cywilnoprawne były wymuszane na pracownikach, bo pracodawcy nie tylko w ratpogotowiu, ale również w innych placówkach ochrony zdrowia w ten sposób oszczędzali na kosztach związanych z zatrudnieniem. Chodzi o kwestie urlopów, zwolnień i zmuszania do zakładania swojej działalności gospodarczej przez pracowników. Postulaty obejmują też natychmiastową zmianę ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia, realny wzrost wyceny świadczeń, ryczałtów i tzw. dobokaretki, zatrudnienie dodatkowych pracowników obsługi administracyjnej i personelu pomocniczego oraz wprowadzenia norm zatrudnienia uzależnionych od liczby pacjentów. Na bramie Ministerstwa Zdrowia zawiesiliśmy receptę na uzdrowienie ochrony zdrowia. Skoro nasze postulaty są tak trudne do zrealizowania, to czy jakimkolwiek priorytetem dla premiera Mateusza Morawieckiego jest zdrowie pacjentów? Brak konkretnej reakcji strony rządowej doprowadził do ostatecznej decyzji. Dziś o godzinie 11 w Warszawie rozpoczyna się protest pracowników ochrony zdrowia. Manifestacja przejdzie ulicami stolicy aż pod Sejm i kancelarię premiera. Cenny zbiór dokumentów trafił do Muzeum Marynarki Wojennej. Uroczyste przekazanie materiału wraz z ich prezentacją odbyło się na pokładzie okrętu Muzeum ORP Błyskawica. Dzięki współpracy Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Archiwum Akt Nowych, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni pozyskało cenny zbiór dokumentów związanych z historią polskiej marynarki wojennej. To łącznie 12 tomów akt, wśród których znajduje się między innymi dziennik rozkazów historycznego niszczyciela ORP Błyskawica, mówi kierownik działu historyczno-naukowego Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.
Mamy tutaj w dzienniku rozkazów rozkaz numer 1 z 25 listopada 1937 roku, mówiący o podniesieniu bandery na ORP Błyskawica. I co jest dla nas niezwykle istotne, po raz pierwszy jest tu wymieniony skład załogi tej pierwszej, która została zaokrętowana. Po 84 latach ten dziennik wrócił do nas i z powrotem jest na Błyskawicy. W dokumentach znalazły się także rozkazy o charakterze personalnym i gospodarczym, prezentujące ponad 400 dni z życia załogi Błyskawicy w latach 1937-1938. Zbiór zawiera również szereg innych dokumentów. Mamy tam wiele historycznych dokumentów związanych z dziejami naszej floty w czasie II wojny światowej. Oczywiście są to też kwestie, powiedzmy, prozaiczne, związane z zaopatrzeniem jednostek, z wydawaniem środków finansowych na materiały, które są potrzebne do obsługi tych okrętów, ale przede wszystkim mamy do czynienia z dokumentami, które nam ilustrują dzień po dniu historię naszej floty w tym jakże ważnym, gorącym czasie. Podkreśla szef gabinetu politycznego ministra obrony narodowej Łukasz Kudlicki, dodając, że akta, które powróciły do Polski, stanowią materialne świadectwo rangi naszej floty, a także materiał badawczy dla kolejnych pokoleń historyków. Pozyskanie tak ważnych dokumentów z życia okrętów, załóg okrętów, dywizjonów okrętów nawodnych, podwodnych z lat międzywojennych, okresu II wojny światowej, działań bojowych i krótko po II wojnie światowej, no jest bezcennym nabytkiem, który wzbogaca dotychczasowe zasoby Muzeum Marynarki Wojennej. No i nic tylko przyklasnąć tej idei skierowania właśnie tych nowo pozyskanych zbiorów, nabytków tutaj na wybrzeże, do Gdyni. Wskazuje wiceadmirał Jarosław Ziemiański, inspektor Marynarki Wojennej. Zadowolenia z przekazanych Muzeum Marynarki Wojennej akt nie kryją także władze placówki. Każdy oryginalny dokument wytworzony w czasie i miejscu przez ludzi, którzy tę historię tworzyli, a więc przez oficerów, marynarzy, którzy na tym okręcie odbywali swoją służbę, powoduje, że ta historia nabiera barw, a jednocześnie pozwala niektóre fakty zweryfikować. I mamy nadzieję, że taka będzie również rola tych dokumentów. O kulisach pozyskania dokumentów mówi z kolei dyrektor Archiwum Akt Nowych Mariusz Olczak. Myśmy o tych dokumentach dowiedzieli się od osób prywatnych, które na Głębokim Podlasiu skontaktowały się z nami. Te dokumenty były przywiezione z Wielkiej Brytanii przez byłego marynarza. Po wojnie służył pan w marynarce wojennej. Te dokumenty po prostu przywiózł do Polski jeszcze w latach 80. One spokojnie sobie leżały do czasu, kiedy zostały ujawnione. Teraz dokumenty trafią do konserwacji, po czym zostaną udostępnione zwiedzającym muzeum. Września 2001 roku w Stanach Zjednoczonych doszło do 4 zamachów terrorystycznych, w których zginęło około 3000 osób. Dziś mija 20 lat od tej tragedii. Ten dzień już na zawsze odmienił Amerykę. Mowa o wydarzeniach, jakie rozegrały się 20 lat temu, 11 września 2001 roku w Nowym Jorku. O godzinie 8:46 samolot amerykańskich linii lotniczych, przechwycony przez terrorystów, z pełnymi zbiornikami paliwa, załogą i pasażerami, uderza w północną ścianę wieży World Trade Center. Kilkanaście minut później kolejna maszyna wbija się w południową wieżę tego światowego centrum handlu. To był szok, to była tragedia nie do opisania i dotyczyła nie tylko Nowego Jorku, całej Ameryki, ale i uważam, że też całego świata. Wspomina pani Bożena Chryniewicka, będąca wówczas w Stanach Zjednoczonych. W międzyczasie dochodzi jeszcze do 2 katastrof. Trzeci samolot, uprowadzony przez terrorystów, rozbija się o zachodnie skrzydło Pentagonu. Z kolei 4, z uwagi na bohaterskie zachowanie pasażerów, którzy udaremnili atak na polach Pensylwanii.
Łącznie w zamachach ginie niespełna 3000 osób, w tym nasi rodacy. 11 września zginął syn moich przyjaciół, Łukasz Milewski, który miał 21 lat. I dosłownie był tam jeszcze chyba miał być przez następne 2 tygodnie. Także bardzo ambitny chłopak stracił swoje życie. Tysiące osób zostało rannych. Tragedia odbiła się także na osobach pracujących przy usuwaniu jej skutków. Mój brat pracował przy oczyszczaniu Nowego Jorku. Nabawił się wielkiej depresji. Miał koszmarne sny. Zmarł 16 lat. Po 11 września, mając wiele chorób. Rząd amerykański oskarżył o zamachy z 11 września Al-Kaidę, kierowaną przez Osamę Bin Ladena, który został namierzony i zabity 10 lat po tragedii. Dziś, w 20. rocznicę tych wydarzeń, do rodzin ofiar poszkodowanych oraz całego narodu amerykańskiego płyną wyrazy solidarności i pamięci. Rodziny 2977 osób z ponad 90 krajów zabitych 11 września 2001 roku w Nowym Jorku, Arlington w Virginii i Shanksville w Pensylwanii oraz tysiące innych, którzy zostaliście ranni. Ameryka i świat upamiętniają was i waszych bliskich. Szanujemy wszystkich, którzy zaryzykowali i oddali swoje życie w minutach, godzinach, miesiącach i latach. Chodzi o strażaków, policjantów, ratowników, lekarzy, pielęgniarki, pracowników budowlanych, a także wszystkich zwykłych ludzi, którzy dali z siebie wszystko, aby ratować, odzyskiwać i odbudowywać nasz kraj po tej tragedii. W miejscu tragedii znajduje się dziś pomnik upamiętniający ofiary wydarzeń z 11 września 2001 roku. I w tym porannym wydaniu to wszystko. Dobrego dnia Państwu życzę. Z Panem Bogiem.